25 grudnia 1943 roku, świątecznym rankiem, podczas przygotowań mieszkańców do pasterki, niemieckie oddziały wkroczyły na gajówkę Mękaliny. Niemcy zaczęli przeszukiwania zabudowań, by znaleźć jakiekolwiek magazyny broni Armii Krajowej. Niestety w przypadku braku odnalezienia tego miejsca, biciem usiłowali wymusić wskazanie go. Mimo że mieszkańcy byli krzywdzeni, dotrzymali tajemnicy. W okrucieństwie zginęło 9 osób. Dla uczczenia tego wydarzenia 2 października 1988 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika z tablicą upamiętniającą zamordowanych. Tablicę tę możemy oglądać przy drodze leśnej ze wsi Budykierz do wsi Udrzynek.